tą karetkę. Przypominam, że to jest zaszłość, że taki stan rzeczy, że taki stan rzeczy już trwa od 2 lat w Anglii. I funkcjonuje jedna zawodowa karetka typu B i druga do godziny 23 karetka typu S. Z taką sytuacją mamy do czynienia od 2 lat. No oczywiście nie wiem, jak satysfakcjonuje to mieszkańców tej części powiatu wadowickiego. Bardzo, bardzo są to niezwykle dwie ważne gminy, Inantyku i Wieprz. Ale po raz pierwszy ktoś nad tym problemem się pochylił, pan wojewoda. I cieszymy się, że pan wojewoda osobiście się pofatygował, przyjechał do nas, rozeznał temat. Tak jak wcześniej pan wojewoda wspomniał, na roboczym spotkaniu w najbliższym czasie będziemy na ten temat dyskutować. My jesteśmy otwarci na dyskusję. Cieszymy się, że wreszcie ktoś z nami rozmawia. Tak, ja wolę rozmawiać z ludźmi, no, którzy no, protestują, czy tam proszą. Do mnie jeszcze nie dotarła ta rezolucja, ale odniosę się tylko do tego, bo to nie tylko nasz jest problem. Problem nowosądecki jest tak samo. To nie jest tylko jeden problem. Zostało to wszystko skumulowane, ja to muszę rozeznać, uwierzcie. Problem sądecki jest podobny, ale jeszcze inny, i Tarnowski, i inny. Oni wszyscy chcą tych karetek, żeby one stacjonowały i były przez 24 godziny. Więc naprawdę podejdę do tego z sercem, obiecuję, bo muszę rozeznać sprawę jeszcze z panią dyrektor pogotowia ratunkowego. Muszę jeszcze raz z panem starostą na ten temat porozmawiać i podejmę, ale obiecuję, że szybko i stanowczą decyzję. U mnie nie będzie wlewa albo prawa, albo być może, nie ma mnie, albo wlewa albo prawa. Także obiecuję na 100%, że podejmę szybko decyzję. Łączy się.